Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Pet Simulator X i dzisiaj będziemy sobie lecieli na alejki, bo chciałbym troszeczkę tych cartoon coinów wydać, ale słuchajcie, mam mega fajną zapowiedź, ponieważ będzie nowy evencik, tak jak mieliśmy event Świętego Patryka, tak jak mieliśmy event walentynkowy, tak też teraz zapowiada się naprawdę szalony evencik i tutaj muszę się poprawić, jeżeli chodzi o Piniata Doga i Piniata Kata. Za chwilkę wam powiem, o co dokładnie chodzi, założymy sobie w sumie wszystkie huge'yki widzowie i lecimy z tym. Oczywiście mam tutaj nowy nabytek Error Dragona 131Q i słuchajcie, lecimy po prostu rozwalać te alejki, więc oczywiście tutaj zakładamy, a nie wiem, założę te hardkorowe, tutaj troszkę takich, takie jakiekolwiek peciszki i już wam mówię widzowie, o co chodzi. Oczywiście jak zawsze dziękuję bardzo za to, co mi wysłaliście, dziękuję za koszyk wielkanocny, mega, także dobra, tutaj mamy widzowie od was oczywiście prezenciki, jak chcecie mi wysłać i być na odcinku, pozdrawiam wszystkich ze skrzynki, którzy mi tutaj coś wysłali, no to oczywiście wysyłajcie, będę pokazywał, dziękuję też za każdego suba i łapkę w górę, w tej chwili zostaw widzu kochany, bo na 100 tysięcy robimy grube losowanie na dwa huge widzowie, więc naprawdę polecam. Ja tutaj rozwalam i już wam mówię, o co chodzi, ponieważ dostaliśmy bardzo fajne info, jak mieliśmy tego Piniata Doga i Piniata Kata, no to generalnie mamy też, słuchajcie, takiego sombrero, mamy Chihuahua sombrero i Kata sombrero, więc mamy dosłownie kotka w sombrero, no i Chihuahua, czyli piesek, o którym wam mówiłem o wiele wcześniej i on miał być, a teraz będzie w takiej wersji, takiej nie wiem, mariachi, to będzie dosłownie, wiecie, piniata właśnie, taki event mariachi najpewniej i one tutaj są z taką gitarką, z jakąś, nie wiem, trąbką, więc generalnie będzie taki event bardzo huczny, taki bardzo, nie wiem, imprezowy, jakby to powiedzieć, więc widzowie, naprawdę szykuje się kolejny evencik, który pewnie będzie z jakimiś petami, które na pewno będą o większej mocy niż nasze tutaj, no bo ja wiem, takie Error Dragony to na pewno, bo event z tymi diamentami już był dawno z Prima Aprilis, tak samo cupcake'i też będą o wiele słabsze pewnie na Dark Matter Rainbow Mythical, wiecie, o co chodzi, jakby tutaj będziemy, myślę, mieli, no na takim sombrero na przykład, zobaczymy, który będzie lepszy, bo właśnie ciekawe, czy Chihuahua sombrero będzie tym mitykalem. To, co będzie mitykalem, oczywiście będzie najpewniej z mega fajną mocą. Ja tutaj w ogóle muszę sprzedać te M10 prototypy, bo to totalnie mi tutaj nie siedzi, nie jest mi to potrzebne, widzowie, no ale to już sobie tam posprawdzam. Kusi mnie, żeby otworzyć na nagraniu tego gifta, więc otwórzmy. Jak od widza dostaliśmy, widzowie, to może nam się pofarci. Uwaga, nie mogę klikać, no trudno, okej? I oczywiście mamy Easter Dominusa, także widzu kochany, wydropiłem z twojego prezentu Easter Dominusa i tak bardzo dziękuję. Coś, no, nie wyszło nam, nie wyszedł nam huge, ale i tak bardzo dziękuję. Także widzowie, jeżeli chodzi właśnie o ten event z mariachi, to szczerze, ja się mega jaram, każdy event lubię, bo na eventach zawsze można mega zarobić. Ja wam pokażę, zrobię na pewno odcinek tym razem, bo nigdy nie robiłem, ale można zrobić jakiś fajny odcineczek z zarabiania dużej ilości gemów, tym bardziej, że teraz te gemy, no jakby jest ich sporo. W kopalni nadal się opłaca kopać, ale totalnie za to się tak zabieram bardzo mozolnie. Powiem wam, że powinienem szybciej się tym zająć, zrobić na 9.9 level Diamond Mine Mastery i więcej zarabiać, bo te huge jakby są naprawdę o wiele droższe. Zresztą, no, widać to, co nie? Tylko, że co ciekawe, Huge Hellrock ma 10.1 do 12.3. Niedawno było 25B. Jestem ciekaw, czy dalej ludzie sprzedają na Trading Plazie te Huge Hellrocki po 25 bilionów. No bo, jak tak patrzę, to nie wiem, dlaczego rap wskazuje nam 10B, bo kupowałem te Hellrocki tylko po to, żeby mieć do tej maszynki na Evolva, która ma być chyba w tym update'cie, bo teraz nie wiem, jeżeli będzie event z mariachi z tą piniatą, to nie jestem pewien, czy w takim razie będzie tak na 100% ta maszyna, chociaż wydaje mi się, że ją po prostu wprowadzą razem z tym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dorwiemy się do jajka albo nie, sprawdzimy, czy jest i polecimy też, widzowie, myślę, na plazę, bo jestem ciekaw, czy chodzą teraz te Hellrocki po 10, czy to jakiś bug na serwerze. Dobra, widzowie, właśnie udałem się na Pro Trading Plaza. Jeszcze jestem ciekaw, czy tutaj ten Huge Hellrock naprawdę spadł tak sceną, czy jak? I generalnie widzę, że ten Easter, okej, Easter Gift za 5 bilionów oni go licytują. W takim razie mogłem sprzedać, tak szczerze, wiecie dlaczego? Bo naprawdę z tych jakby koszyczków, ani z tych właśnie quest eggów nic mi nigdy nie wypadło, więc mogę po prostu sprzedać za 5 bilionów, byłbym mega do przodu. Także no cóż, ale zaryzykowaliśmy, też warto, wiecie, no to mimo wszystko warto ryzykować. Huge Dominus Lucky za 130, co to za ceny są? Ej, niektóre ceny są naprawdę chore moim zdaniem, w sensie to na przykład jest ok, Huge Skeleton, bardzo dobrze tutaj, że tak powiem, cena nadana, a tutaj, no patrzcie, jest 21.8 do 26.7. Matko, to jest jeszcze więcej. Dobra, czyli ja po prostu na prywatnym serwerze mam zbagowany rap. Tutaj jest ten prawdziwy, zobaczcie, na wszystkim. Także powiem wam, że te huge na pewno rosną w cenie, zwłaszcza Wyverna, 100 bilionów prawie. Także naprawdę grubo. Mibo nie spada, a Mibo jest coraz więcej, bo jednak no z tym, jak ktoś ma już Dakera, nie wiem, czy w ogóle ktoś by miał już Dakera, raczej nie, ale jak będą ludzie mieli na 9.9 level, no to na pewno to mega, mega spadnie. Te quest eggi już nigdy ich nie kupię, nic nie oddały. Koszyczki też, będę to tylko sprzedawał. Jak
jakby oddało widzowie, to patrzcie, Huge M10 Prototype jest tylko ich 1000 jakby, nie? Więc tutaj mielibyśmy 200B. No ale niestety, to nie sfarciłem, widzowie, tak to właśnie jest. Kolejny koszyczek, ludzie sprzedają te koszyczki. Także widzicie, no Hellrocki są sprzedawane po 30. No bym powiedział 25-30, no tutaj kogoś poniosło z tym 35, gościu. Ty jesteś chyba naprawdę szalony, ale ma super teamwork, to może dlatego. No ale nadal, widzowie, czajcie Huge Hellrock za 35 bilionów. Wyobrażalibyście sobie to, nie wiem, jakieś 3 tygodnie temu? No przecież to jest po prostu chore. Na pewno ceny lecą w górę, to prawda, więc no w tej kopalni trzeba siedzieć, ja muszę się za to zabrać, bo naprawdę to, co tutaj się dzieje, to jakby, no widzowie, inflacja w Pet Simulator X po prostu osiągnęła już ogromny poziom. Znaczy może jeszcze nie ogromny, ale na pewno osiąga całkiem niezły poziom, że tak powiem. Naprawdę szybciutko to idzie. W ogóle dajemy do tego Daycra... W ogóle czy ten Daycra znowu jest zlagowany, czy coś takiego? Tak mam wrażenie, jakby lagował. Wiem, że był bug z tym wcześniej. W sensie można było tego buga zrobić, żeby nabić dużo diamentów, ale widzę, że nie działa. Także dobra, zresztą nie można. Nie można, widzowie, używać buga. Nie robimy tego. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam za obejrzenie. Tyle by było, jeżeli chodzi o ten odcinek. Na razie nie mam co robić tak naprawdę w Pet Simulator. Idę sobie farmić w kopalni. Chcę nabić tą masterkę na 9.9, więc życzcie mi powodzonka, a ja wam życzę miłego dnia i siemano.